tam ziele, z brękiem, z trzaskiem jedzie, wąglińskie wesele. Z brękiem, z trzaskiem jedzie, wąglińskie wesele. Koniki parskają, duchenki śpiewają, a swata ze swatem miodem popijają. Dzień dobry, a pan tutaj jakby w jakiej sprawie? Ja przyjechałem na wycieczkę. Pan z Litwy? Z Łotwy, tak. Z Litwy, z Rosji, z Estonii i trochę też z Polski, z tego co widzę. Czyli jakieś zagraniczne melodie głównie? Nie, to będą melodie stąd. A proszę się tylko powiedzieć, to będzie bardziej muzyka, czy coś bardziej z pogranicza muzyki i jazzu? Nie wiem. I to, szanowni państwo, jest tak, że zawsze koncert zaczyna się od tego, że ktoś zrobił bałagan na scenie, potem trzeba posprzątać. No i właściwie najważniejsze w koncercie jest to, że co chwilę trzeba gdzieś posprzątać. O, kolega bałagan. Też. Tak, no przyszedłeś robić bałagan, przecież wiadomo. A to wszystko, proszę państwa, jest nie moje. A pan co przywiózł? Karabin. Nie, to jest kontrabas. I czyli pan ma tylko tyle, tak? Nie, no jeszcze skrzypce. Dobrze. O, druhna Marzenka jest. Jak tam? Jest cudownie i co nawet to? Nie jestem aż tak bardzo spóźniona. 32 po raptem. Proszę, umówionej godzinie. Można tak krótko. Powiedz mi tylko, bo tu kolegę pytałem z zagranicy, co przyjechał, powiedział, że on nie wie, co się będzie działo. Ty wiesz, co się będzie działo dzisiaj? No, ja słyszałam, że coś bardzo fajnego. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, kolega nie potrafi odpowiedzieć. Czy to będzie coś bardziej w stronę muzyki, czy coś z pogranicza muzyki i jazzu? Myślę, że to drugie. Coś powiedzieć. Ja. Hopie, nie dup z fleków i no, bierz się do roboty. I potem, szanowni państwo, jest tak, że powoli jakby robi się pewnego rodzaju porządek na scenie. Nie na zbyt długo to wszystko jest, ale trochę porządku już nie uzyskaliśmy. Nie ma, przepraszam, gdzie jest ten duży chodniczek, proszę, ja się pytam. Ja... I już jest jakby widać, że troszeczkę więcej porządku. Tu druhna Marzena uczy się piosenek dopiero. Ale to jest nie sztuka grać utwory, które już się zna i nie sztuka jest grać na instrumentach, na których potrafi się grać. Tak, grać na instrumencie, na którym się umie, to żadna sztuka. I ja kiedyś uwierzyłem w to marzenie i właśnie dlatego wziąłem sobie dzisiaj też więcej instrumentów. I tu jeszcze czeka miejsce na specjalnego gościa. On będzie później. Mogę cię filmować? Bo już zacząłem. No i szanowni państwo, właśnie dotarł gość specjalny, Krzysztof, gitarzysta. I jak to na gitarzystę przystało, prawdopodobnie... Zaczniemy za 2 godziny. No. A potem jeszcze tylko chwila jakby czekania, aż realizatorzy dźwięku tam ustalą do czego jest które pokrętełko i właściwie można zaczynać już próbę. No, także wystarczy chwilkę poczekać. A czasem jeszcze dłużej, jak realizatorzy mają dużo tych pokrętełek. No, nasi realizatorzy okazuje się, że dużo tych pokręteł dzisiaj przywieźli, także... To dajcie znać, jak będziecie gotowi! Dobra, jeszcze parę sekund. Mówią, że jeszcze parę sekund. No i po prostu mają trochę inny sekundnik prawdopodobnie i jakby stąd te rozbieżności, ale
ogólnie naprawdę zdolne chłopaki. Uwijają się. I to zaczęliśmy próbę. Akustyczną. Mówią, że super. Zagrała trzy dźwięki i już mówią, że super. Także, szanowni państwo, będzie dobrze. Zasadziłam szagle szczyny na ogrodzie. Rośnie szczyną krzak szeroki.